Holandia. Pierwszy parking po prawej stronie. Masa ciężarówek. Kurde, to ich nowe przepisy, kurde. Kierowca teraz ciężarówki musi zjechać na pierwszy lepszy parking po przekroczeniu granicy. Zakończyć, kurde, tacho, rozpocząć nowe, bo przekroczył granicę. Czy to nie jest chore? Po co? Byle, żeby utrudnić, nie? I stracić czas. Co prawda trwa to chwilę, no ale mimo wszystko, nie? Mała paletka przeładowana. Jest 11:30. Do Płocka to musi dojechać do godziny 14 na jutro. Sprawdzić. Darek. Darek, w porządku gość. Pamiętacie go z filmu? Daruś. Darek klepie nockę, chyba klepie nockę, chociaż coś mówi, że jeszcze ma 300 do zrobienia. Znając Darka, pewno sobie poje i poleci na miejsce rozładunku już. Granica Polski. Granica Polska, ale powiedziałeś. Poleciałem dołem, nie czaskałem górą przez Świecko, tylko tutaj. Leciłem przez Wrocław na Płock. W sumie chyba, kurde, niechcący taką trasę, kurde, czasnąłem w nawigacji. Chciałem przez Świecko uderzyć, ale już nie ma co, dobrze jest. Teraz gdzieś stacja, kawusia, hot dog. Dzida. Spokój u nas na granicy, nic się nie dzieje, kurczę. Cześć Andrzej, co robisz, kurwa? Co jest? Co się tam, kurwa, odjebało? Coś, kurwa, zrobił gościu. Co on się tu, kurwa, zatrzymał?
gostek. O, żeż w mordę. Co się tutaj stało? Pąka, dygła. Już ten odcinek to jest mordęga, nie? 55 km takie drogi. Wszędzie zrobili kuźwa te ograniczenia 40 albo 60 na godzinę, bo są niepoważni. Powoli chyba będzie oficjalnie Płock, co? Czy nie? A policji na drodze na 60, no człowieku, jak nasrane, nie? Na każdej wiosce, kurde, policja stoi. Ronda niektóre obstawione. Cholera wie, o co chodzi. No, tam po lewej stronie ten inspekcja ruchu drogowego. No masakra, nie? Dziurę budżetową trzeba załatać, nie? A kierunkowskaz? Mistrzu kolorowy? Piękna Wisła. Ile to zostało? 5 km. Zawsze jak ktoś musi wpierdolić. A skąd w ogóle jest ta nazwa Płock? Kto wie? Dlaczego Płock? Stefan, jedź. Ja już mam też dzisiaj dość, kurde, powoli. Wyrzucić 30-kilogramową paletę. Jazda na bazę. A jeszcze gdzieś obiad sobie sam podobał. Czemu nie? Dawaj. Ale się, kurde, dymi z tego komina. Czy dymi para, chyba co? Ale jakiś taki nierozmowny jestem dzisiaj, ale już zmęczony jestem. Tu też psiarnia stoi. Co jest, kuźwa? Może szukają kogoś, kuźwa? Widzę tą małą firmę. Szelka ci zablokuje. Kto tu się uczył jeździć? Przyznać się. Plac manewrowy. Ciekawe w Płocku, ile ludzi zdaje prawo jazdy. Jakie są statystyki? Co robisz? Co ty robisz, kobieto? Nie robi się takich manewrów.
Czuję, że za chwilę coś wywinie to kobitaty. Coś kombinuje. Zaraz będzie chyba ręczny jedynka i chyba sando w podłodze. Gdzie jest ta kuźwa firma? Jeszcze kawałek. Ciężarówki na czepo części, kurwa, co jest? Tutaj. Tutaj w lewo. Ciekawe. Magazyn, kurwa, o. Temu co się stało z tą naczepą? Przegięta jest na prawą stronę, w piździec. Coś źle załadowany jest, czy podłoga mu pierdyknęła z prawej strony? Widzicie jak jest przegięty na prawą stronę? Cała naczepa jest przegięta, nie? No dobrze. No to kierowca jak jedzie, to on nie widzi, że coś jest nie tak? Chyba w lusterkach widać, nie? Że coś jest nie tak z naczepą. Nie wiem, nie znam się, ale... No ewidentnie jest przegięta, w piździec. Ja cię pierdzielę. Czeka się wydnurzę, może zobaczycie z boku zaraz, ale coś niesamowitego. Goebbels już by go zatrzymał, nie? Od razu. Ja pierdolę ty. Zobaczcie ty. Przegięta jest w piździec. Na prawą stronę. Skręcasz? Czyli ta naczepa nie złożyła w pół.
normalnie awarię. Prawa strona mu siedzi. Cholera wie. Cholera jasna, zawsze pod górkę. Ciężarówka leży. Podnoszą teraz. Kuźwa, jakie mam to objechać teraz? Ja pierdolę. No nie jest dobrze, panowie, nie jest dobrze. Czy to można jakoś objechać? Kurwa, nie idzie. Szlak trafił, no. Trzeba objeżdżać, ale widzę, że chyba tu jest objazd. Gostek, jedź. Tu chyba można w lewo uderzyć. Tak. Wyjdziemy to, że ja nie mam czasu stać teraz. A najcieplej jutro to jak zwykle północny zachód naszego kraju, czyli Gorzów Wielkopolski i Szczecin. Tam będzie około 5-6 stopni i słońce, tak będzie jutro w naszym kraju. Aj, Jezus Maria, no. Weszcie pod górkę dzisiaj, no. Samochód se upierdolę. A byłem na myjni, przecież nie odstawię brudnego samochodu, nie? W pizdy jeża. Co się dzieje? Co to jest? Armagedon? Człowieku, co tu się kuźwa dzieje? Ja pierdzielę. Ja cię pierdolę, zobacz tej, co się zaczyna dziać. I po co ja byłem ten samochód? 10 zł straciłem. A umyłem tylko dlatego, mówię, jadę na bazę, żeby nie było, że szef powie, a był pierdolony, przyjechał, zostawił. Wiesz, o co chodzi? Ale chuj, przynajmniej plandeka jest czysta. Ja pierdolę, kurwa. Ale jest gnój. Zajebiście. Lodowicho na maksa, ty. Ja pierdzielę. Ale się wywija. Elegancko. Takie jazdy to ja lubię. Ja pierdolę. Masakra. Gościu, jedź tam z przodu, nie bój się. Dalej, zjeżdżę. Nie jest tak tragicznie, majster. Widziałeś? Trzeba umieć jeżdżać w takich.
takie pogodę. Trzeba być pewnym siebie, o, i samochodu. A jak jedziesz, będziesz gwałtownie hamował, nie wiesz, co masz zrobić, czy przyspieszyć, zwolnić. Jedź stabilnie, nic ci nie będzie. Bo nie, tego nie będziemy wyprzedzać. Niech se pyka. No i po strachu. Skurwysyn. Zaczynam go wyprzedzać, nie? Jesteśmy na prodniu, równo jedziemy. Zaczyna się górka. A gość co robi? Luzuje i kurwa wypierdala prawym pasem, a za mną kurwa peleton, nie? Musiałem się schować za nim, bo oczywiście kaganiec, nie jestem w stanie go wyprzedzić, kurwa. Ale jechaliśmy na wprost. Kurwa! Widzisz, że go wyprzedzam. Nie, to zluzował, celowo to zrobił, żebym go kurwa nie wyprzedził, nie? Co za kurwa szmaciarz. To teraz sobie pojedziesz kolejne 28 km za mną w niskim kurwa tempie, skurwysynu. I kto tu jest kurwa chamski? Powiedzcie mi kurwa, kto jest chamski? Skurwysyn, no. Peleton za mną w chuj samochodów. Ja go wyprzedzam, kurwa. Ty kurwa chuju gubi. Ale kurwa frajer. Kurwa idioto ty. Ty kurwa pacanie głupi kurwa. Celowo, kurwa, zluzował jebany, kurwa. Żebym go tylko, kurwa, nie wyprzedził. Skurwysyn. Kurwa, nie rozumiem czegoś tak. Za to powinien, kurwa, dostać mandat jak chuj. Teraz ja sobie pojadę, kurwa, jego tempem. 92 i chuj. Wyjebane, kurwa. Frajer, kurwa. Ja pierdzielę, bliżej, kuźwa. Człowieku, Kielc, tym bardziej śnieg napierdala. Co to jest? Nie od kozery się mówiło, że pizdzie jak w Kieleckim. 23 km do bazy mi zostało. Palić. Kurde, jeszcze sprawdź jeszcze jedną rzecz. Czy tu masz kartę do bankomatu? To mam. Dobra. Tyle by to było z bazy. Jezu, jaki ten samochód twardy jest w porównaniu z tamtym, kurde, klamotkiem. Ja pierdolę. Nie, muszę sobie przestawić to niżej, bo nie będzie raziła strasznie. O, tutaj lepiej. Nawigacja mnie razi, wiesz? Dobra, to teraz bzida do domu. W domu będę o 12 w nocy, kurde. Masakra, kuźwa. Dobra, już zapinam, co się burzysz.
kurwa. Pierdolę, mam szybę opierdoloną od środka. No dobrze. Dobrze jest. Można zapierdalać. Dzisiaj łącznie 1800. Damy radę? Damy radę. Dobra. Kurde, patrz, która jest godzina? 23:43. Wczoraj wystartowałem o godzinie 23:30 od Niemca do Płocka. No i co, udało się rozładować elegancko. Tam miałem 1160 km, jakoś tak. Stamtąd do Kielc, do bazy, miałem 306 km i z bazy do domu 436. A więc teraz dodacie to wszystko i zobaczcie prawie 24 godziny ile zrobiłem kilometrów i napiszcie w komentarzu co wam wyszło. Odejmijcie te 57 km co mi zostało jeszcze teraz do domu. Zobaczymy jacy jesteście dobrzy z matmy. Taka zagadka dla was. Tak jak mówiłem, 1160 km, tak? Czekaj, 1160 km miałem od Niemca do Płocka. Z Płocka do bazy 306 km i z bazy do domu 436. Voilà, minus 56 km. Jaki jest wynik w 24 godziny? Oczywiście jeszcze tutaj wchodzi w grę zmiana samochodu, tak, wypakowanie się i tak dalej. W międzyczasie tam kąpiel wziąłem sobie, zatrzymać się na jakieś żarełko i w tym jeszcze godzinka drzemki była. O. Także pisać mi tu w komentarzu,